kiedy budynek staje się słynny, kiedy staje się ikoną. Często słyszy się, że na przykład taki wieżowiec Złota 44 będzie nową, czy jest nową ikoną Warszawy. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o książce wydanej jeszcze za PRL-u, a więc nie obejmującej swoim zakresem czasowym ostatnich 29 lat. Co znalazło się na tej liście, na liście tytułowej? Jak autor dobierał budynki? Według jakich kryteriów? Zadecydowała według niego przede wszystkim sława, a nie walory architektoniczne. Budynek może być sławny, bo jest na przykład historyczny, stary i pamięta na przykład czasy Kazimierza Wielkiego. Drugim powodem może być to, kto był fundatorem, właścicielem budynku, na przykład świątynia Salomona. Trzecim przyczynkiem do sławy mogą być na przykład dzieje budowli. Piramida Cheopsa budowana była 30 lat przez tysiące egipskich chłopów i niewolników, którzy transportowali kamienne bryły poprzez Nil. Kolejnym powodem jest skandal na przykład. Wieża Eiffla budziła sprzeciw elity artystycznej. Wieża uznana została za monstrualną i niepotrzebną. Kolejnym takim powodem do sławy może być doskonałość architektoniczna. Patrz, piramida Cheopsa w Gizie. Niezwykłość formy, wieża Eiffla, sława architekta, sława miejsca, meczet Kaba w Mekce dla wyznawców islamu. Przeznaczenie budowli może być też przyczynkiem do sławy. Na przykład łuki triumfalne rzymskie miały służyć dodaniu sławy cesarzowi albo wodzowi. W Polsce na przykład kaplica Zygmuntowska, narodowa, mauzoleum ostatnich Jagiellonów. Sowo akcji, wydarzeń związanych z budynkiem, na przykład zamek i fortyfikacje Kamieńca Podolskiego, pozostają sławne dzięki walkom Polski z Turkami, warowności miejsca. Sława, w czym warto wspomnieć na koniec, może trwać latami albo pojawić się szybko i zniknąć. Sława miniona przebrzmiała niektóre budowle i ich sławę czeka renesans, jak odrodziła się sława świątyni buddyjskiej Angkor Wat w Kambodży. I po tym krótkim wstępie warto pokazać z przodu tą książkę. Tak jest tylna okładka, jest wypisane, jakie mamy tutaj budowle. Tutaj mamy spis treści. O, a sama książka wygląda w środku. Tak, mamy piramida Cheopsa, świątynia Ramzesa II, wieża Babel, Artemision, Ateny Parthenon, Halikarnas, mauzoleum, latarnia morska, łuk Tytusa, piramida czasu, katedra Notre Dame, katedra świętego Wita, mauzoleum Tamerlana, katedra Santa Maria de Fiore, Villa Rotonda, pałac w Łańcucie, Krzysztofor w Ujeździe, Taj Mahal. No jest tych trochę budowli. Są także polskie. Kapitol w Waszyngtonie, jest Villa Niemeyera, Biblioteka Uniwersytecka w Meksyku, gmach sekretariatu ONZ w Nowym Jorku. Także całkiem ciekawe zestawienie. Można się z nim zgadzać lub nie. No ciekawe, jakby to, czy można by po tych 29 latach, które minęły od napisania tej książki, dodać jakieś inne ciekawe budynki. Czy nasze czasy coś dodały ciekawego do tej listy, czy nie. Także polecam tą książkę. Jeśli się wideo podobało, to dajcie polubienie i subskrypcję.